tymczasem przenieśmy się do stolicy. Na warszawskiej Olszynce Grochowskiej zaczęła się właśnie pora widzeń. Do swojej żony, która odbywa karę pozbawienia wolności, przychodzi pan Rafał. Dzień dobry, na widzenie. Do kogo pan na widzenie? Do... Proszę bardzo, to przejdzie pan sobie. Dobrze, dziękuję. W zakładzie karnym osadzone mają specjalną salę, w której odbywają się widzenia. Jest ona monitorowana, a nad prawidłowym przebiegiem spotkania zawsze czuwa funkcjonariusz służby więziennej. W kieszeniach jakieś rzeczy są? Od razu można zostawić sobie niepotrzebne. Proszę przejść przed bramkę. Z powrotem proszę. Każdy, kto wchodzi na teren zakładu karnego, musi zostać dokładnie przeszukany. Nie można wnosić żadnej broni, ostrych przedmiotów, a nawet telefonu komórkowego. Zapraszam. Młodszy chorąży Agnieszka Sowińska, starszy oddziałowy działu ochrony, w służbie więziennej od 12 lat. Proszę bardzo, zapraszam. O, cześć. Jak się czujesz? Dobrze, a jak u ciebie? Jakoś leć. Rozmowy między mężem a żoną, która przebywa w zakładzie karnym, to trudna próba dojścia do porozumienia. Małżonkowie kłócą się o sprawy rodziny. Potrzebują matki, żeby była obok nich. No to przecież jestem. Nie jesteś. No nie jesteś. Bardzo proszę troszeczkę ciszej, bo nie jest pani tutaj sama, tak? Widzenia trwają dla wszystkich, nie tylko dla pani. No bo co ty mówisz w ogóle? Jak tak można? Można. A jak można zostawiać własną rodzinę, bo się wybrało narkotyki. No to przecież naprawiam to! Siedzisz sobie tu. Co ty najmniej? Co? Proszę się uspokoić. Proszę się uspokoić. Proszę bardzo, kończymy widzenie, proszę pani. Zapraszam panią. Nienormalna! No tutaj osadzona skonfliktowała się z mężem, który jej dłuższy czas nie widział. Dowiedziała się, że ją zostawia, odchodzi od niej. Zareagowała bardzo impulsywnie. Musiałam zainterweniować, podejść, przerwać to widzenie. Jest to jedna z przesłanek, które pozwalają mi na zakończenie widzenia przed czasem. Natomiast osadzona musi porozmawiać w takiej sytuacji zarówno z wychowawcą, jak i z psychologiem, tak, żeby zabezpieczyć ją emocjonalnie, żeby nie zdarzyła się taka sytuacja, że zostaje sama sobie z tym problemem i odreagowuje na współosadzonych na przykład w celi. Po tak traumatycznym przeżyciu osadzona została objęta opieką psychologa. Podano jej również środki na uspokojenie. Po przerwanym widzeniu mężczyzna opuścił zakład karny.